Hej, cześć, siema wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam was już w 14 odcinku Zagrajmy w Sekiro Shadows Die Twice. I muszę wam powiedzieć, że... Znowu, nie włączyłem nagrywania od razu, nagrywam to już, to przywitanie już drugi raz. I zostałem okradziony jakoś tak z 10 minut, dlatego streszczę wam krótko, co się stało. Otóż... Wyszedłem sobie stamtąd, przeszedłem tutaj. Ja wam pokażę w sumie dokładniej. Tam jest posążek. Ja się przejdę w sumie do niego. Tu jest posążek. Tam znalazłem, na tym miejsce była kropla sakury. Tutaj zatem był schowany owinięty posążek Jizo. Tam wyszłem na zewnątrz, wyciąłem w pień tych ziomeczków z tą taką podwójną kosą jakby. Coś tu było? Nie, to tylko świeczka. Po czym przeszedłem tutaj. Tędy. A dobra, to tamci, to tamci. Tu załatwiłem tego ziomeczka. Tak dalej, i tak dalej. Tutaj te wszystkie pełzacze. Potem zeskoczyłem tutaj. I tutaj przeszedłem tyłem. Tutaj znalazłem balon ducha Mibu. Tutaj wszedłem na górę. Rozwaliłem dwóch czy trzech? Chyba dwóch. Tu. Albo jeden. Jednak albo dwóch. Po czym wbiłem się na górę. Dwukrotnie. I dostałem się w to miejsce. A w tym miejscu jest... W tej pagodzie, dokładnie mówiąc. Znalazłem... kolejne drzewko umiejętności. A konkretniej... Ezoteryczny tekst Senpu. Tajemną księgę, która umożliwia naukę umiejętności stylu Senpo. Mnisi ze świątyni Senpo doskonalili sztuki walki, chcąc wieść prawe życie. Uważali, że silne pięści i surowa dyscyplina są głównym narzędziem do pokonania wrogów Buddy. Jednak świątynię Senpo pochłonęła obsesja na punkcie nieumarłości, co wypaczyło jej nauki i jej styl walki. No, także mam kolejne drzewko umiejętności. I tutaj się... wróciłem, ale jeszcze jest tam jedno przejście i chcę je sprawdzić, bo jestem ciekaw, czy to prowadzi mnie w to samo miejsce. W sensie tam skręciłem do tyłu, ale jeszcze mogę iść tak jakby do przodu w tej dziurze. I jestem ciekaw, czy to mnie prowadzi w to samo miejsce, czy gdzieś indziej. No, tu dalej, dalej. Jak tu? O! Tu jest coś innego. Chyba. Dobra. A nie, dobra. To jest to samo. Po prostu takie skrócenie troszkę trasy. No, bo tu... A nie, to jest powrót. Dobra, to jest po prostu powrót. No dobra, okej. Okay. A w sumie nie będę latał, tylko użyję posążku powrotu. Nie tykwę. A, i z jednego typa wypadła mi ciężka, czy wypchana sakiewka. Tak, drogą tego. W sumie dobra, leżę w zaniedbanej świątyni. Troszeczkę zebrałem rzeczy, więc. Czyli głównie też pieniędzy. Więc myślę, że mogę co nieco sobie ulepszyć. Ile mam teraz? 2000 ponad hajsu, więc sądzę, że jeśli nie brak mi materiałów, to będzie co ulepszać. Dobra, rzeźbiarze, co tu mamy? No troszkę tego mam. Sprężynowa dysza, kłująca włócznia, rozszczepiająca włócznia. Hmm.
Myślę, że udoskonalę sobie Sabimaru. Piąty poziom informacji. Tu, o, tutaj już czegoś brakuje. Przyszywający złom adamantowy na przyszywającego. Na przyszywający Sabimaru. Tutaj tego nie zrobię, bo tu mi czegoś brakuje. Dobra, ile? A tu, 1400 jeszcze. Czyli co? Czyli w sumie mogę wziąć jeden ten prosty i jeden z tych bardziej. Nie będzie dysza ogniowa. A nie, dwa proste. Dobra, no to też. I teraz co? Rozszczepiająca włócznia, żłobiące ostrze, czy leciwy kruk? Okej. Okay. Oj, dobra, tu widzę jest upgrade, bo najpierw, bo musiałem najpierw kruka mieć, że w trakcie postawy, czyli ten. Czyli w momencie, jak leci na mnie cios, to musiałem użyć, żeby ten, a teraz chyba to się przez jakiś czas będzie utrzymywać i dopiero po otrzymaniu obrażeń przejdzie. A nie, do, a dobra, nie. Okej, okay, nie. Po prostu idealnie jak gość zaatakuje, albo lekarz zaatakuje, to skacze w bok. Dobra. Żubiące ostrze. Przeżywające ostrza nie trącą impetu po trafieniu. Zadają obrażenia wodności po sturze, nagrywa się rozsłania. Najciągnie sprężykującą energię obrotową. Znacznie się obecnie w trafieniu za dodatkowe obrażenia. Okej. Okay. Czyli wzmocnienie po prostu jeszcze bardziej tego wirującego shurikena. A rozszczepiająca włócznia. To jest co? To jest. No w sumie to jest co? Co? Dźgnięcie. Przyciągnięcie i możliwość zerwania zbroi. A potem przytrzymanie. Żeby go chyba nabić i potem z nim szarżować. Dobrze myślę. Tu, o Boże, ile? 10 sztuk złomu żelaznego. Jakbym chciał sobie wykupić tylko ten złom, to zakładając, że starczyłoby mi materiałów, to musiałbym na to wydać 1500. W sensie, nie, gdybym miał złom magnetytowy, ale nie miałbym w ogóle żelaznego. Nie, to 2500 bym musiał nazbierać. Rozszczepiająca włócznia. Ja myślę, że ten shuriken sobie wezmę. O, i... Rzut synami? A. O, nie powiem, no. Bo w sumie jak się nie ma co kupować, no to pewnie jest to jakaś ta, nie? Jakaś opcja. Ej, no. Ej, to już jest trochę chamskie. Jak masz seny, to po co symbole ducha jeszcze do wykorzystania? Trochę głupota jak dla mnie. Dobra, tu tutaj coś. Dysza ogniowa Okinagi. A, ale nie, to już było. Co to jest? Pierścień? Żarząca się żywica. Skrzący topór. Tutaj mam. O, a propos, widmowy kunaj. Jest mi potrzebny, ale też ile? 5 sztuk magnetytowego złomu jest mi potrzebne, żeby sobie tego kunaja zrobić. Czyli tak, zakładając, że nie będę w stanie bo jeszcze nie mogę chyba wykupować złomu tego to co? Magnetytowego. To muszę nazbierać jeszcze 3 sztuki i mieć 1600 senów w kieszeni. No z tym akurat problemu nie będzie, no bo seny to mam w sakiewkach, nie? Dobra, to teraz tak. Żłobiące ostrze. Topór. Kująca włócznia. O właśnie, Sabimaru. Na udoskonalonego Sabimaru. I tu chwilowo... A nie będzie ta dysza. Mocniejsza. I to jest fajne, że... To jest dobre, bo to są udoskonalone wersje, ale dalej kosztują mnie tyle samo symboli ducha. Chociaż szczerze, akurat dysza
im wyżej idzie, tym mogłaby kosztować mniej. W sensie na przykład nie, na ostatnim poziomie, nie powiem, że jeden, ale tak no dwa, do dwóch punktów by mogło spaść, nie? Bo jakby była dysza za jeden punkt, no... Mocne by to było. Wręcz za mocne bym chyba nawet powiedział. No dobra, ale póki co, to ja się wrócę tam do świątyni. Co tam w ogóle, co to jest? Główna sala. Bo tam coś jest do zbadania pod tym i... Ciekawi mnie, co to będzie. Tu. Jakiś dzwonek. Dobra, co to jest? O, kastenka! Coś przeteleportowało mnie gdzieś? Three monkeys. One of the panels is empty. Dzwonek komnat iluzji. Dzwonek z pięcioramienną rączką z postarzanego brązu. No tak, dobrze czytałem. Można z niego korzystać wielokrotnie. Małpy, wilki i im podobne wracają do stanu początkowego po użyciu dzwonka. Jednak małpa uwięziona w parawanie nie ucieknie, nawet jeśli dzwoni dzwonek. W jakim sensie nie ucie... Ej, co? To jest boss? Ej, to jest boss! Albo mi się wydawało, albo coś za mną szło. Got him! Mam cię! Skubana niewidzialna była! Jak mi chciała zrobić? Okej. Okay. To jest chyba pierwszy mnich, który nie chce ze mną walczyć. A który ma dla mnie info o tym bosie. Dobra, to po kolei. Okej.
Czyli tam nie, czyli fioletowym ma dobry wzrok, w pomarańczowym drze mordę, a w zielonym? It is usually quiet here, which means it is near to Nirvana in its own way. At least, that is how it feels to me. Oh yes, by the way, there was once someone who, like you, was on a mission. I believe he chased the monkeys for a while, but everything here eventually went silent. I pray that you succeed. No dobra, spróbujmy. Dwie... Jaki skok! Co to za skoki są? Małpy na sterydach normalnie. Ten dzwon ogłusza. Od bezmyślnego uderzania będzie dzwonić w uszach. O, w uszach powiadasz! No to dzwonimy! No, także... Druga zdjęta. Jest tak, ona na dach wskoczyła. Tylko, o! Kolejna notka? Komnata światła. Nikły płomień na wietrze. Gdy gaśnie, miejsce staje się ciemne jak noc. A, czyli to jest pewnie na widzącą. Otwórz. A, wiatr... Wiatr zdmuchnął świeczki. I jest ciemno. Dobra. O, tam jest ta widząca akurat. Troszkę niefortunnie dla mnie. Nie, to nie jest widząca! Co jest? Co to za jakieś widma? Okej, to mi się nie podoba. Kolejna notatka. Ale to dość ciekawy pomysł na bossa, jeśli mam być szczery. W komnacie otchłani. Poniżej jest otchłań. Nie widać dna. Powyżej jest mrok. Nie widać niczego. A, czyli pewnie coś... Kolejne, żeby na przykład zagonić tę małpę tutaj. Pewnie widzącą. Ale ja życzę powodzenia komuś, kto chciałby tego zrobić, bo ja nie widzę możliwości, żeby to jakoś mogło działać. O, dobrze, dobrze, biegnij tam, biegnij tam. No kurde, akurat się minęłem z tą ostatnią. Dobra, tamtą zgarnę później. A i co? Ciemno było. Dobra, jeszcze jedna. Tu, a dobra, to jest ten dzwon. Aj. Gdzie? Tu? Nie. Tu jest! Ale one są ledwo widoczne normalnie. Zlokuj się na nie, albo ich nie zauważysz, no. Nie, nie ma sensu. Nie, nie, nie. Dobra, tych się trzeba... O nie! Jezu, ile ich tu jest? Nie, bo to nabija przerażenie. Ja się już doedukowałem i niestety przerażenie na strzała mnie zdejmuje. Jak się tylko zapełni. No chodź tu. Ach, Boże, goni, przecież można nie zakraść. No, tylko żeby się zakraść, najpierw musiałbym jej nie widzieć.
Kurde. Strać mi z oczu w końcu. Już? Nie wiem. Okej. Nie, 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 nie. Dawaj mi petardy z powrotem. Dawaj mi petardy. To pytanie, co to zadziała w sumie na widmo. Dobra. Test. Działa. Okej, chodź, 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 chodź. Chodź, chodź. Może nam te znikną. Jest ostatnia. Co? Jest! Małpy z parawaną egzekucja Shinobi na mapach z parawaną została wykonana. Jezu, dobrze, że tamte też zdechły. Wewnętrznym sanktuarium, powiadasz? Wygląda zacnie, nie powiem. Trzy tysiące! Wow! Wspomnienie małpy z parawanu. Małpy z parawanu strzegły komnat iluzji i zaprzyjaźniły się z boskim dzieckiem boskim dzieckiem wód odnowienia, pewnie powinno tu być. Lalka ninjutsu. Technika ninjutsu pozwalająca kontrolować ofiarę niczym marionetkę. Użycie wymaga symboli ducha. Aktywowana po śmiertelnym ciosie od tyłu, ta technika zmusza do pozostania tego, kto już ten świat opuścić powinien. To nie było dokładnie poprawne po polsku. Marionetka wypełnia wolę swego pana, lecz jej sznurki w końcu się zerwą. Okej, to mam już pomysł, jak ten latawiec ustawić. Tylko pytanie, jak długo to działa? A ile to też kosztuje? 6? A to 5. Ile? 5 symbolów ducha. Wow. Świetnie po prostu. Okej, jest chyba to dziecko. Mam nadzieję, że nie będę musiał z nim walczyć. O, dobra. To jest potwierdzenie, że nie będę musiał. Miecz schowany. Okej, no to zjednoczmy się z posążkiem. Kurde, jeden koralik modlitewny mógłbym i wzmocnić cechy fizyczne i siłę ataku. Ale dobra, wspomnij małpy. Ostatek małpy z parawanu. Komnaty iluzji tkwią w przestrzeni między życiem i śmiercią. Błąkają się po nich dusze boskich dzieci, znajdując schronienie w małpach żyjących w świątyni. Dlaczego ten obraz tak głupie? Właśnie dlatego boskie dziecko odnowienia nazywa je swymi przyjaciółmi. No dobra. Coś tu się jeszcze znajdzie? A, proszę, coś jest. Szkoda, że nie mogę biec, ale... Tu mi się mówi, dwie granulki. Tu chyba powrót. Okej, okay. Siema. Pogadamy? W jakim sensie? Ale jak to wygląda? Że co, że złapie za miecz i nagle umiera, czy jak?
you are prepared. Ej, ale zajebiście on wygląda. A, czyli spojrzenie jakby zabija? Jak ono zajebiście wygląda! Ostrze śmiertelności. Odachi do zabijania tych, którzy nie mogą umrzeć. Jego szkarłatna klinga odbierze życie każdemu, kto odważy się po niego sięgnąć. Ukryty przez stulecia w świątyni Sempo, tylko mający moc wskrzeszania mogą dzierżyć tak potężną broń. Na ostrzu wyryta jest jego prawdziwa nazwa. Szczodry dar łez. Mam go na plecach! Nice! Which means the divine heir begrudges the power of the dragon's heritage. That's right. How strange fate can be. I am one of the children of the rejuvenating waters, created by those who would stop at nothing to achieve immortality. My false dragon's blood was created by man. Children? So there are many of you. I am the only one who survived the process. The others are laid to rest here. I see. I do not know if it is right to sever the ties of immortality, but the dragon's heritage undeniably corrupts the lives of men. And I share the heir's feelings about that truth. Shinobi of the Divine Heir, I have decided to assist you. Please, hold out your hand. What? Bless us with bountiful harvest. Ryż. Ryż, który wysypał się z dłoni dziecka wód odnowienia. Przez pewien czas odnawia żywotność. Mogę poprosić o tykwę z takim ryżem? Naprawdę, poproszę, z wielką chęcią. Nawet gdy jest fałszywa, moc smoczej krwi zapewnia obfite zbiory. Ryż jest cenny, co nie? Jego smak staje się bardziej intensywny wraz z każdym kęsem. Doskonale poprawia nastrój. Dobra, pogadam jeszcze. Shinobi of the Divine Heir, you are welcome here. I apologize. Shinobi of the Divine Heir, the rice is not yet ready for harvest. I shall give you more when the harvest is complete. Farewell, Shinobi of the Divine Heir. May the harvest be plentiful wherever your path. Ciekawe mnie, czy to jest na kilka użyć, czy ja mogę tak regularnie do niej przychodzić? Bo to akurat jestem pewien, że to jest ona. Bo kurde, na początku wyglądał mnie trochę jak dziewczyna, ale finalnie jednak jest to chłop. To jestem święcie przekonany, że to jest dziewczyna. Ale ciekawi mnie jedna rzecz. Zresztą, może nie jedna rzecz, ale a propos tego ryżu. Czy ja tu mogę przyjść regularnie, czy nie? Dostanę na przykład tylko 3 razy i muszę tego zdecydować, czy chcę to zachować dla siebie, czy dać tej babce, co tam gadała, że ryżu chce. Okej. Ryż.
A to jest cały ten opis. No, mam przy sobie, ale użyć nie mogę. No, w sumie po co mam go używać taką, nie? Dobra. Tu, nie, ale to ostrze wygląda pięknie. O, w ogóle a propos tego dzwonka. Chodziłem się farmić poza nagraniem i jak przeszłem całą tą tam pod zamcze od świątyni do Anayamy, to znalazłem po pierwsze tą starszą kobietę martwą i nie wiem, czy ją ktoś zabił, czy ją smoczy mur zabił, nie wiem, a obok niej był ten jej syn, który powiedział coś w stylu: matko, panicz do samego końca. I wykitował. Jakby ja nie wiem, o co kałam w tym momencie. Trochę wygląda jakby, nie wiem, ukartowali trochę tam coś. Niż proszę, czterech bossów. Gdzie tak naprawdę Genichiro rozwaliłem w poprzednim odcinku, a... w poprzednim albo dwa odcinki temu, a teraz jestem, mam już czwartego bossa za sobą. Wow. Nie jestem zdumiony, to szczerze. Dobra, jestem w Ashinie. Zdarzył się błąd natury technicznej, ale dużo was nie ominęło. Poza prezentacją sztuki walki, dzięki której mogę ciąć wrogów tym ostrzem. A wygląda na absolutnie zajebiście. Krzyżyk na drogę, mówiąc krótko. Nie, ale to wygląda to świetnie. Ale jak on to chowa i wyciąga, nie mam pojęcia. Bo dobycie tego i schowanie wygląda co najmniej dziwnie. O! A nie, to tylko posążek. Dobra, to nevermind. Pogadamy? Tak, co jest? The Sakura tree behind the castle. You mean the Everblossom? It is a Sakura tree that Lord Takeru brought from his homeland. So it's a Sakura tree from the Divine Realm? Yes. It's quite a mysterious one at that. It was constantly in bloom, even outside of spring. However, the Everblossom no longer exists. It withered away. Why? There was a person who cut off a branch and took the flowers from the tree. Without its flowers, the Everblossom was unable to survive. Eventually, the entire tree was lost. Podejrzewam, że był to albo Genichiro, albo jakiś jeszcze nieznany nam vilan, bo Genichiro tak trochę mi nie pasuje na takiego mega głównego złego tutaj. Bardziej wydaje mi się, że sprawcą tego był ten, który w Hiracie wbił nam miecz w plecy. Tylko pytanie, kto to był? Dobra. Kuro, pa, co mam dla ciebie? I asked Lady Emma about the Sakura tree. You did? What did she say? The tree is called an Everblossom. Lord Takeru brought it here from the Divine Realm, but it has withered away. And no longer remains. I see. However, it is said that someone plucked a branch from the Everblossom and stole off with it. Who would do such a thing? What's lost is lost. Finding a stolen tree branch? We have no information to go on. Let us gather what we can for the aroma first. As you wish. Wolf. Sword on your back, is it? It is the mortal blade. The sword that can kill those who cannot die. Yes, it was given to me by the divine child of the rejuvenating waters at Senpo Temple. The divine child of the rejuvenating waters? The monks at Senpo Temple abandoned the ways of their faith in pursuit of immortality. The
result is those who have false dragon's heritage, known as the divine children of the rejuvenating waters. A false dragon's heritage. I never would have thought. Wait, divine children? Yes, many were created, but only one survived. Further proof of the corruption this power brings to man, the ties of immortality must be severed. Yes, my lord. No. I see you've gathered some of the ingredients needed to create the aroma of the Fountainhead. Keep up the good work, Wolf. Co? Co ja zebrałem wielce? Nic nie zebrałem jeszcze do tej kadzielnicy. Coś tu się popsuło chyba. Dobra, ale jestem ciekaw, jak by wyglądało... Czy jestem teraz w stanie zabić tych zarobaczonych mniszków? W sumie przejdę się tu i zobaczę, co będzie za tym. Co będzie za... Tym. Dzięki tej umiejętności ninjutsu mogę chyba tego szczura opętać, żeby mi ten wiatrak, ten latawiec ustawił. Tylko nie zobaczę, jak to działa. Co mu palce do ucha wsadził? Pytanie, jak długo to będzie działać. Dobra, na wszelki wypadek lepiej się pośpieszę. Dobra, was sobie ominę. A wami sobie przeskoczę. Wszystkimi bez wyjątku. No, żeś musieli mnie zauważyć, no. Dobra, ale na szczęście mogę sobie wskoczyć na spokojnie do góry. I przejść się dalej. Okej, akurat mam ochotę wybrać to tu, ale... Może lepiej będę leciał do tego latawca, naprawdę nie mam pojęcia, jak długo to będzie działać. A wolę to wykorzystać. Dobra. Jest tu jeszcze? Jeszcze jest, dobra. I poleciał. Tak, weź się wyunikuj jeszcze na ziemię. Dobra, i gdzie teraz? Chyba tędy. No ej! Czemu się nie złapał? Ani gałęzi się nie złapałem, ani tego. Ani urwiska. Chamstwo. I złom magnetytowy znaleziony. I kolejny posążek. Co jest? Jaskinia w zatopionej dolinie. Okej. Okay. Drugi punkt już w zatopionej dolinie. Trzy balony ducha. Tutaj pusto. Przejście do zatopionej doliny. Trochę tu śniegu, nie powiem. Oj, nie podoba mi się ta muzyczka. Gałąź, gałąź, gałąź! Nie gałąź. Ej, ale do wody akurat już mógł spać normalnie. Coś mi się wydaje, że tutaj...
coś powinno być, a chwilowo tego nie ma. Dobra, ale jest posążek na przyszłość przynajmniej. 40 minut, no. No, trochę podziałałem. Aż co będę. Dobra, tyle. Na, w tym odcinku. Ja wracam do zaniedbanej świątyni, a my widzimy się w kolejnym. Adios!